zacznę. Dwa lata temu właściwie, już pewnie tak będzie, spotkałem się po brzegu z tym oto tutaj mieszkańcem tego miasta. Znanym mieszkańcem. Tak, po 20 minutach ustaliliśmy, że tratwa pielgrzym popłynie na stulecie odzyskania niepodległości z Wyszkowa na Westerplatte pod banderą Ligi Morskiej i Rzecznej. I tak się zaczęła nasza wspólna współpraca, wspólna praca, a myślę, że wspólna przyjaźń. W tej chwili jesteśmy tutaj. Wyruszyliśmy 18 maja z Krakowa. Dwie idee nam przyświecają. Pierwsza to jest, że to jest stulecie Ligi Morskiej i Rzecznej i Senat RP podjął taką uchwałę. Dla uczczenia tego trzeba było coś zrobić i to jest tutaj serce i moc Marka. Nam z kolei przyświeca po prostu idea taka, że chcemy się przygotować dobrze do obchodów stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. Tratwa się nazywa Pielgrzym. W przyszłym roku planujemy rejs z Krakowa znowu do Gdańska przez całą Wisłę. W związku z tym wpłynęliśmy pod dwoma banderami. W dniu dzisiejszym wpłynęliśmy do Kołobrzegu pod banderą Ligi Morskiej i Rzecznej. Po prostu to jest święto tego człowieka, oddaję mu głos. A chcieliśmy jeszcze zapytać, dawno ta tratwa została wybudowana? Tratwa została zbudowana dwa lata temu. Rok temu odbyła podróż z Wyszkowa na Westerplatte pod banderą Ligi Morskiej i Rzecznej, pod patronatem Ligi Morskiej i Rzecznej. W tym roku 18 maja zaczęliśmy kurs rejs przez całą Polskę dla uczenia Ligi Morskiej i Rzecznej z Krakowa do Kołobrzegu, a w przyszłym roku planujemy stulecie urodzin świętego Jana Pawła II zakończyć tak jakby misję tratwy pielgrzym i przejdzie ona wtedy tak jakby już po prostu do cywila, mówiąc szczerze. A proszę powiedzieć, jak warunki na trasie? Wiemy, że trochę Wisła wyschła w niektórych momentach. Nam akurat szczęście sprzyjało, dlatego że w momencie, gdy tratwa była przewożona z Wyszkowa do Tyńca, no to Marek przysłał takie zdjęcie, na którym było widać, że człowiek w śluzie stoi w skarpetkach, a wodę ma po kostki. Ale po paru dniach udało nam się to wszystko po prostu. Witam serdecznie naszego przyjaciela Kasia. I ty, synu, tutaj. I ty, synu, tutaj, tak. Wszystko w każdym bądź razie, no, szczęście i opatrzność Boża z nami, dlatego tutaj jesteśmy. Panie Antoni. Tak. No, my cieszymy się, że ten maszt dopłynął z Krakowa i będzie w Dumie. Proszę popatrzeć. Już jest element naszego pomnika. 17 sierpnia o godzinie 12 w towarzystwie naszych kolegów będziemy odsłaniać ten pomnik. I to myślę będzie takie piękne uhonorowanie stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej.